channel on YouTube. Wracając z 9 świętokrzyskiego sabatu 4x4, odwiedziliśmy Stare Śmieci. Tak, to właśnie tutaj na torze Koniówka w Radomiu zaczynaliśmy swoją przygodę z offroadem. Po kilku latach znowu pojawiliśmy się tu, na radomskim pikniku 4x4. Impreza, jak zwykle charytatywna. Cel szczytny. Ekipa radomska kolejny raz zbiera kasiorem na dzieci ze Słonecznego Domu Dziecka w Radomiu. Panowie. Witamy serdecznie na 4x4. Powiedzcie mi... Co to za impreza jest i z jakiej okazji ona została dzisiaj rozpoczęta? Wiemy tak, w sumie po tym dniu to nawet nie wiemy, co to za impreza, bo już wybiło nam się wszystko z głowy, co mogło się wybić. Ale no zobaczymy, może się dowiemy. No dobra, ale dlaczego się wybiła? Wytrzęsło, wykurzyło, wymiotło. Dobra, to od początku. Jesteśmy w Radomiu i jest tak, to... Tak, jak najbardziej jesteśmy w Radomiu na torze Koniówka. Impreza była charytatywna, jest nadal. Zbieramy pieniążki dla Słonecznego Domu Dziecka i za chwilkę zapraszamy na tor, będzie przejazd przez rynek. Opowiadaj mi coś. No bardzo fajnie, naprawdę bardzo fajnie. Tylko jestem mokry, bo w wodzie mroziłem. Ale bardzo fajnie. Wspomagaliśmy dom dziecka, zawsze impreza jest charytatywna. Mm-hmm. A przyjeżdżają też dzieci z tego domu dziecka, żeby brać udział? Oczywiście są dzieci z domu dziecka. No są obecne w tej chwili, my nie będziemy. Tutaj chętni, którzy też wspomagają puszkę, biorą udział w przyjeździe? Każdy może po wrzucie do wypadku do puszki, może się przejechać samochodem tego nowego. Oczywiście nie są tylko z kierowcą. Dzień dobry. Tak, jedziemy w rajdzie, oczywiście. Panu już nie dajmy. Bardzo, bardzo trudne pytania pani zadaje. Tak, ale już przyjeżdżaliście, czy to jest pierwszy raz? Jedziemy w Rynne i mamy zamiar wygrać. Macie, jesteście nastawieni na to, żeby wygrać? Tak, oczywiście. Wczoraj kopaliśmy tą Rynnę, więc dzisiaj wiemy, jak jechać. Czy na maksa po prostu, wpalnik i do przodu? Tył napęd, na maksa jedziemy. Będzie się walczyć o złoto. Będziemy walczyć o złoto. Mamy nadzieję, że reaktywowany piknik 4x4 w przyszłym roku ponownie zawita w kalendarzu imprez offroadowych. Może tym razem w trochę luźniejszej formule. Myślałem, że tam jest, wiesz, kładę do wody, tak jak na tym, no tak, to wyskoczyłem, wiesz, potem wam, no, to zamówiłem, no, a teraz to takie, które by popadły.